kolejny odcinek Urokiego Dogiego Baby. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Spyro 2 Riptos Rage i idziemy do Zatoki Bryz, a później do tam Oasis, Shady Oasis to się chyba tak nazywała, tamta plansza po polsku, już nie pamiętam jak. Więc dzisiaj kolejne dwa poziomiki, tak jak w poprzednim odcinku. Lećmy! I oczywiście, jeżeli wam się film podoba, łapeczka, jakiś komentarzyk, może sub, a może też i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z odcinkami? Wasza wola. 1700 diaksów już mamy, oczywiście sporo nam zabrał bankier, moneybags, ale te poziomy dwa, które dzisiaj zrobię, są w miarę proste. W następnym odcinku dopiero się pobawimy w Zephyrze. O nie! Zban. Jak on się ukrył? Dobra, co my mamy tutaj do zrobienia? Dwa orby, 400 klejnocików. Nie będzie z tym większych problemów, tak myślę. O kurczę, jak ukryte to było. O, jeszcze tu ukryte. Siema. To biedactwo spadło. Weźmy sobie 2x5, siema. Przepraszam za bałagan, Spyro, ale akurat padliśmy ofiarą inwazji oślizgłych tłuszczaków. Czego? Wygasiły ogień pod naszymi kotłami, a teraz jeszcze uziemiły nasz statek. Czego? Tłuszczaków? Gdybyś zdołał wzniecić ogień pod kotłami, byłoby ci łatwiej dotrzeć do statku. Para z kotłów uruchomi naszą wysoce zaawansowaną maszynerię. Luz? Bijemy się z tłuszczakami. Okej. Okay. Czy ja tego nie powinienem podpalić? Coś ten deseń? Co ja powinienem z tym zrobić? A, tutaj jest ten. Okej. Okay. Zapomniałem. I się pył otwiera. Magiczny pył. Dobra. To jest w miarę prosty poziom. W 10 minut go raczej nie zrobię. A, ciebie nie mogę pobić, no tak. Już sobie przypomniałem. Bo muszę w ciebie z działa walnąć. O, ty wodą chciałeś mnie potraktować. Dzbanie głupi. O, tu jest to działo. O Jezu, jak ono dziwnie wygląda. No, wyżej. Luzik. Mamy tutaj ich do rozwalenia, no troszkę. A zaraz, czy ja tam będę mógł trafić? Nie, to wyżej powinno być. Tak! Bo tam ogółem jest dalsza część tej minigierki. Wyżej jeszcze. Trochę cheatuję, wiem. O lol, zrobiłem to. Ale to jest dobre. Trochę scheatowałem. Chodzi o to, że tam będzie kolejne działo i będę musiał znowu do nich strzelać, ale zrobiłem już to teraz. O ty. Więc ja tam nie narzekam. Dobra, czy tutaj... A, właśnie ty jeszcze tu byłeś. No tak. To jeszcze raz zadziało. I tutaj szybciutko w prawo... A, jest skrzynka, no tak. Dajcie... Dobra, rozwaliłem. Luzik. To było dziwne, ale no dlatego mi się podoba ten poziom, bo jest taki prosty w sumie. Do zrobienia. Nie ma jakoś wielce wymagających tych minigierek w tej planszy. Właśnie tylko to i jeszcze jazda na kolejce takiej. A jak tam wskoczyć? To jest pytanie. Czy tutaj nie ma... O, jest ognisko. A, woda się podnosi. O, okej. Okay. Dobra, dobrze wiedzieć. Mam nadzieję, że Sparks wszystko mi tutaj uzbierasz, prawda? Nie chcę się z tym za bardzo bawić. Ilekroć razy jeszcze się upewnię, czy tutaj na schodku niczego nie ma. Nie ma. Dobrze, idziemy tutaj dalej. Zaraz będziemy sobie latać czymś, już nie pamiętam czym, co to w ogóle jest. Tu nic nie ma... Nie, o Jezu, bym wpadł do tej lawy. Pyk. To głupi strażacy. Pyk. A ten gdzie? Ty, dzbańska kamera. Dobra, tutaj nic nie ma. A, są te. Okej.
wiem, ty mi powiesz, że muszę porozwalać właśnie te stalowe kule, co to w ogóle jest. I oczywiście, że Sparks nie zjadł motyla. A ja nie podpaliłem tego? W tej części chyba już wszystko zebraliśmy. Luz. Jest ta kamera czasem wkurza. Ale animacje tych bohaterów są fajne. Znaczy tych wrogów. O, i to jest druga część. Spamujemy, tak. To będzie wszystko, cała minigierka. XD. Dzięki, Spyro. Oto obiecałem. Bryzł ptak gulgot. I trochę jedzie od niej małżem. Okej, okay, nie ma sprawy. Uhu, udało się. 30. Ładna już liczba. Chyba jest 80 w grze, jak dobrze pamiętam. Statku, poczekaj na mnie. Dobra, poczekaj. To możemy jechać. To są takie dwa stateczki. Dziwnie to działa. Nie wiem, po co musiałem tam akurat na prąd to robić. Znaczy na parę. Fuh. Ale okej. Pierwszy. Ja jeszcze muszę ich kilku rozwalić. Okej, zrozumiane. I tutaj tak, ognisko do podpalenia. Tu zebrane. A, jeszcze jeden wróg. Pyk. I teraz mogę sobie pójść na tą górę. O, tutaj. Nie, halo, przecież rozwaliłem... 14 ich rozwaliłem. Oh, what the fuck. Okej. Okay. Uznam to za śmiesznego buga. Chyba. O, wpyta. O, jaka ukryta skrzynka. No, proszę, proszę. Czemu on to tak działa? Pff. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Dobra, dopiero teraz jest 14. Pyk. Jedną kropelką wody musiałeś. A ty co uciekasz? I ognisko numero uno. I ognisko numero dos. I lecimy w górę. I będzie tam koniec planszy. Wow. Ale nie od razu aż taki koniec. O kurde, ile hajsu. Mam nadzieję, że hajsowo jest wszystko. Nie, jeszcze nie. Dzięki za odbicie naszego statku, Spyro. Teraz możemy kontynuować odwet na Zephirze. Przyjmij ten talizman jako dowód naszej wdzięczności. Luz, dawaj to. Dostaliśmy ten, jak to się nazywało? Kotwica. No, kotwiczkę sobie dostaliśmy. Czy Sparks mi pokazuje konkretnie? Tak, tam są hajsy. Okej, okay, na razie się hajsami nie zajmie. Gdzie ja wpadłem? Autentycznie mi się wydawało, że ja do przodu po prostu biegnę i tyle. A ja wpadłem po prostu do dziury. To okej. Okay. To śmiesznie dosyć. Ej, no faktycznie, po prostu wbiegłem do dziury. Jestem najlepszy. Ops. Jakie to szczęście, że się pojawiłeś. Moja maszyna nie działa. Zębatki potrzebne, by ją naprawić. Rozsypały się po całych torach. Możesz wskoczyć na tamten wózek i je pozbierać? Mhm. Mogę. 50 muszę uzbierać. Okej. Okay. Wskoczmy. Dobra, jak to szło? Bo ja tak nie znam na pamięć. Okej. Okay. To teraz w tym kierunku. Okej, okay, tu na razie wszystko. Dobra. Pyk. A-a. Teraz w tym. Dobrze kminie? Chyba tak. Dobrze kminie. Okej, okay, 35.
Czy ja zrobię to za pierwszym razem? To strasznie dawno nie robiłem tego za pierwszym razem. Jest szansa, lol. A tu jeszcze jest skrzynka, widzę ją, zapamiętam ją. Okej. Chyba wszystko, tak, wszystko. Elo. Hoho, za pierwszym. Kawał dobrej roboty, Spyro. Koniec psot. Teraz mogę się zabrać za naprawę. Proszę, nie mam już na to miejsca w swojej skrzynce z narzędziami. Luzik, dawaj tą kulę, dawaj ten orb, który powinien należeć od początku do mnie. Ho, 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 31. Okej, tamta skrzynka, która tak leżała. Luzik. Sparks mi, no właśnie. Pewnie będzie pokazywał, że tam. O kurde. To aż tutaj spadło. Ja nie mogę z tego. To się zbugowało, że tak się trzęsie. No nie będę narzekał. O, jeszcze tu. Muszę sobie tutaj dogłębnie popatrzeć. O, statek mi uciekł. Tak, nawet mi Sparks pokazuje, że jakoś to w tym kierunku. Dobra, przy torowisku. Okej. Będę musiał obserwować. Prowadź mnie. Wow, ale poziom super. Klimat ma, kurczę. I to mi się podoba. Czy tutaj to nie było? Tak, jest. Dzban. Jak po to teraz pójść sobie? Mhm, po tamtej stronie planszy. Ciebie zjem. I muszę się cofać. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. Schodki, pum, pum. Gdzie to wylądowało? Jakoś tu. Ham. Ej, no, wait, what the fuck? I? To może tu? Tu jest. Ha, ha, wszystko. Pum, pum, opuść o poziom. Trzeci poziom zrobiony na stówkę. Fuck yeah. Jestem najlepszy w to. Super, jest. Jest fenomenalnie. No i zajęło 12 minut. O! A, zadziało się, zabrał. A on to wsadza do środka te wiadra. Właśnie, czemu on nie chciał uciekać? XD. Tego nie wiem. No luz! Udało się. Zrobiliśmy to. Kolejny poziomik. Wracamy do jesiennych równin. Mi to nie przeszkadza. I teraz zrobimy ten Shady Oasis chyba. Nie, to nie tak się nazywało. Nie Shady Oasis. Dobra, zaraz będę znał nazwę poziomu po polsku. Ale to będzie drugi i ostatni poziom na ten odcinek, ponieważ też w miarę taki na 13-15 minut on jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i w następnym będzie Zephyr, który nam zajmie z dobre 20 lub więcej minut i jakiś speedway po prostu dla zabicia czasu, więc na pewno następny odcinek wydaje mi się, że będzie trochę dłuższy, ale będziemy już mieć naprawdę sporo z głowy z tego świata. Jakoś tak mi się wydaje, że strasznie szybko mi idzie. Orientalny pałac. Dobra, tak się to nazywa. No i czas zaraz na kolejny filmik. A tutaj ten orientalny pas muszę mi się podobać, bo ma jedną fajną minigierkę. Znaczy w sumie dwie, ale jedna jest za prosta. Zaraz zobaczycie, o co będzie chodziło. 2100 diamentów, które zaraz i tak pan bankier zabierze od nas. W oryginale to były chyba dwie dziewczynki, coś ten deseń, i to nawet aż tak nie wyglądały. A tutaj to jest strasznie dziwne. Ale okej, what the fuck? Czy ja wciąż jestem na tym poziomie? Co, jakoś inaczej on wygląda? Przebudowany został, czy jak? A nie, już zaczynam kojarzyć. Ale ta postać źle wygląda, znaczy źle. Zupełnie inaczej, o tak. W remasterze niż w oryginale. Mam mindfucka małego.
Ale luz, niech tak będzie, jak musi być. Elo, Spyro. Mój brat Randel i ja mieliśmy razem wysadzić ten zamek, ale schwytali go źli żołnierze i ja utkwiłam tutaj. Elo, Spyro. Mój brat Handel. Jeśli odblokuję przejście, wydostanę się stąd, uratuję Handela i dokończymy naszą sekretną misję szpiegowską. XD! A fajnie to zrobili akurat po polsku też. Pozostawili ten motyw śmieszny. Z tym seplenieniem tych dwóch postaci. Ale to nie był Brett, to był chyba... Ja nie wiem w sumie, mam to już gdzieś. To były chyba dwie siostry w oryginale. Okej, okay, musimy tutaj sobie otwierać drzwi do kolejnych części planż. Planszy. Chyba tu wyczyszczone. A ty mi się nie podobasz. Jak mnie sieknął? A, widzę. Sparks, błagam. No czemu ty tego nie podniesiesz? Zbanie, muszę wracać się. Jakby to ona powiedziała? No dawaj, gier. Okej, okay, zaraz tutaj jest pierwsza minigierka. No powiem, to taka krótka plansza. Ty dzbanie, ty we mnie właśnie tak strzeliłeś. Mhm. A to jak rozwalić, to już nawet nie wiem. Będzie ciekawe. Już nawet sam nie pamiętam. O! Okej. Okay. O, dwójka, hello. No i tutaj łowca Hunter przybył. Z beczunią i z naprawdę łatwą misją. Z zabalarskiego zoo uciekły małpy. Wysłali mnie tu, bym je wyłapał. Ale skubany rzucają kokosami i to boli. Czy możesz mi pomóc? Świetnie. Nie mam mowy. Zaszarżuj na drzewo, zanim we mnie trafią. Kiedy zaczną spadać, będę je łapał. Poziom trudności to ma dwie gwiazdki, serio. Patrzcie, o co tutaj chodzi. On sobie podchodzi. Au! Wygląda na to, że potrzebujesz kolejny... Co? Ej, zaraz. What the fuck? A ty do tego drzewa, czy do którego? A do tego. Kupię małpy. One rzucały, no ta. Bo one nie mogą rzucić w Huntera, znaczy w łowce. What the fuck, ale przecież on nie oberwał, to czemu jeszcze raz miałem zacząć ten poziom? Nie rozumiem tego, luz. Nieważne, nieważne, nie mam pytań. Jak cię podpalę, uderzę. Nic. Szybciej, panie, szybciej! Bigaj! Gdzie pójdziesz? Luz. Teraz tu. Au! Wygląda na to, że potrzebujesz kolejnej szansy. Chyba sobie jaja robicie. Stałem... Hunter przede mną stał. Łowca przede mną stał. I dlatego on oberwał, nie ja. Patrzcie na to. XD? No. XD, ty głupia małpo. Tylko dlatego. I tylko dlatego, że on stał przede mną. I on oberwał. O, jakie to jest frustrujące. Nie rzucaj w niego. Po prostu on nie może stać przede mną, żeby on nie oberwać. Naprawdę tylko o to chodzi. Głupstwo. Ej, tak oby... Au! Świ...
Matko Boska. Idź mi stąd, ja już mam dosyć tej minigry. Przecież to jest prościutko proste. Czemu to się odbija od ziemi i jeszcze ja obrywam? Jakbym ja wszedł w kamień leżący na ziemi i oberwał i ała, o Jezu, umarłem. No, jakie to ma sens? Czy to nie jest bug przypadkiem jakiś? Czy o co chodzi? W ogóle ta małpa spadła i wlazła z powrotem tak jakoś dziwnie na górę. O co to chodziło? Ja mam trochę pytań. Ale no, cóż zrobię. Dobra, nieważne, po prostu kontynuujmy ten poziom. Aha. No tak, ja powinienem górą wejść. Zapominam. Ops. Mhm, i tu kolejna flaga. Oni mają ostry przyrząd, a to jest gra dla dzieci, o nie! Dobra, flaga idzie w górę, a drzwi kolejne się otwierają. No, już przedostatnie. Okej. Dobrze, że ten poziom jest w miarę krótki. Masakryczny. No ty dzbanie. Aha! Tak. Dobra, co tutaj jest? O, ten. Ja nie mogę go tak pozwalić. No przecież... Skoczyłem. To jakieś bugi są, albo nieporozumienie, albo ja jestem za głupi na tą grę. Jeszcze raz. Nawet mi... nie próbuj. Bym się zdenerwował. Otworzę to. Tak, otwieram to. Już wszystko. A, tym razem most się otwiera, spoko. Spoko luz. Py. Żyćko. Tak dla zachęty. Okej, jeszcze wy tutaj na dole spane. No, ładnie to zrobiłem. Czy tutaj czegoś na... Aha, dwójka. No tak, zapomniałem. Czy ten kokos spadnie w dół? Jest kokos. Jeszcze nic więcej nie spadnie, okej, okay, dobra. A myślałem, że ten kokos spadnie na mnie i po prostu otrzymam obrażenia. Ale zanim my pójdziemy tam dalej, jeszcze tutaj jest taka jedna ścieżka w dół. O, dobra. Bo tutaj będzie trochę hajsu. Nam jeszcze brakuje, no, niecałe 200. I patrzcie na to. Czy jak jedno podpalę, to wszystko się podpali, rozwali? Ta. O, mini skarbiec. To mi się podoba. Było 210, ile teraz będzie? Prawie 300. Dobra. No, czyli tutaj 80 było, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No to zaraz to już powinno być wszystko. Jeszcze zostanie jedna minigierka. Utf, wow. Pyk. Wszystko. No strzelaj, cymbale. Się zastanawiał za długo. Dobry typek. Wow. To wy się tak przemieszczać umiecie? Wow. O, uratowaliśmy. Niby tu wrogowie są, ona już by chciała pogadać. Upewnijmy się, że wszystkie będą diaksy.
Ale z tobą zaraz pogadam. Spyro! Potrzebujemy flag na dowód, że misja się powiodła. Ale parszywy dżin nie przestaje ich kraść. Jeśli dasz radę go rozwalić, odzyskasz flagi. Mój szpiegowski pierścień mówi, że supermoc powinna pomóc. Dobrze. Trudność 5. Wow. No nie powinno być aż tak trudne. Czy naprawdę mi jeszcze aż tylu brakuje? No kurde. No tutaj jeszcze faktycznie taka trójka, znaczy nie, dwójka. Okej. Okay. Sparks mi będzie pomagał, dobra. Spyro, byłbyś świetnym szpiegiem. Spiegiem! Was razem z handlem możemy dokończyć misję. A ty możesz wziąć ten talizman. Układłam go żołnierzom, gdy nie patrzyli. To akurat fajnie dubbing zrobili, kurczę. To mi się podoba, Skarabeusz jest. I portal jest, ale jeszcze musimy dokończyć tutaj tę planszę. Gdzie mi pokazuje, kurczę? Kurczę, blaszka, flaszka. Dobra, nieważne, jeszcze potem poszukamy. Najpierw, kurczę, te dżiny. Głupie. To będziemy się bawić. No tak, jeszcze chyba jedna skrzynka była. No tak. Ej, halo, halo, halo. Pierwszy. Tak, tutaj skrzynka. A tam dżina nie ma? A tu nie ma jeszcze dżina, bo najpierw z tamtym muszę. Dobra, to tym bardziej lepiej, że tak się tak wyszło. I czy to już jest... Jeszcze nie wszystko. Gdzie jest reszta hajsu? Sparks mi pokazuje, że... Tutaj? Gdzie ja w ogóle lecę? Przecież tu schody były. XD. O nie, te głupie małpy, nie. Hey, wait, what? Tutaj, dobra. Wszystkie te i jeszcze ta minigierka. Masakra. Jednak trochę dłuższy odcinek przez te głupie małpy. Siema. A więc masz chrapkę na flagę, co smoku? Do tego wybuchowego tanga trzeba dwojga! I... O Jezu, przewinąłem, przepraszam. O, nie chciałem. Uważaj na bomby, Gina. Musimy uważać na jego bomby. I się z nim ganiać. Nie mogę zostać trafionym. Po prostu. Muszę unikać. Co? Nie jest aż tak najłatwiejsze, powiem szczerze. Okej, okay, udało się. Oddał. I ty sobie leć w przestworza. Świetnie, ale ciągle... Brakuje dwóch flag, tak. Czyli jeszcze dwie. Kurczę, bym tego zjadł, ale Sparks oczywiście, jak ja jestem w biegu, to nie zjem motyla. Myślę, że tutaj będzie dobre, dobre miejsce. Tak, hops. Trafię cię? Trafiłem. Siema. Ciągle ganiasz za flagami, smoku? Tak. No i po prostu drugi jest trochę dłuższy. A ty z tamtej strony? O kurde, o kurde. Dobra, muszę uważać. Chcę to za pierwszym razem zrobić. A byłoby fajnie. Bo chyba pierwszy raz zrobiłbym za pierwszym razem to wszystko. Patrzcie na te kule, jak one właśnie latają tak. One mają taką grawitację zwykłą. Muszę przewidzieć, jak one się będą zachowywały. Trafisz w nią? O kurde. Myślałem, że w nią trafi, lol. Dobra. To wszystko. I jeszcze jeden. No tak, jeszcze jeden został. Jesteś już blisko! Jesteś już blisko, została ostatnia flaga. Dobrze, synu. Mam nadzieję, że trafię, jak tam po prostu pobiegnę. Żebym zdążył, błagam. Bo nie chcę drugi raz gonić. Arr! Sparks, zjesz, zjadł. Dobra. Okej.
Siema. Ostatniej flagi nie zdobędziesz tak łatwo, fioletowa gadzino. O ty śmieciu. Okej. Wystarczy takie proste triki robić. Dobra. Żebyś mi tutaj nie dorzucił tej kulki. Okej. Dobra, niech sobie te kulki wybuchną. Okej, czyli też jest sposób na to. Dobra, powinno mi już się udać. O Jesus, o Jesus. Dobra, spitrałem się. Praktycznie się przestraszyłem. Widzieliście, jak się zachowały te dwie kulki? No nieprzewidywanie. No strzelę w nią, błagam. Dobra, elo. Wszystko? Chowaj się kto może. Jej! Dawaj, orba. Winszuję, agencie Spyro. Jak możemy ci się odwdzięczyć za pomoc? Może przyjmiesz kulę, którą znalazłem w piasku? Dawaj to. Daj to. Dej. Ile to już? 34? 33. Luzik! Czyżby cały poziom? Tak. To był cały poziom, moi kochani, do domu. Kolejne dwa poziomy zrobione. Niesamowicie. Bardzo dobrze. Było trochę dziwnie, ale... Ale nie narzekam. O-o. Małe dzieci zabijecie? Przecież to jest przemoc. Co tu się odwali? What the fuck? Tą samą reakcję mam, takie... Nieważne. Ważne jest to, że zrobiliśmy już 4 poziomy. Zostały nam 4 talizmany do zdobycia i 2 czasówki do zrobienia. Więc nie jest źle. Nie. Jest w sumie bardzo dobrze. Ale słuchajcie, ludziska, my będziemy już kończyć ten odcinek. Jeżeli wam się podobało oczywiście to, co na samym początku mówiłem, łapka, komentarz, słup, dzwoneczek. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. See you later.